próbowałem jeszcze jej pomóc, jakoś wyciągnąć ją z tego bagna. Wziąłem ją do siebie, wytrzymała 2 dni tylko. Wróciłem z pracy, pracowałem u Michała na Starowej Górze, tutaj gdzie mieszkał. 2 dni i wróciła do bagna z powrotem. Zadaje się jakieś pytanie? Stąd mam krzyczeć? Janek! Janek! Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś kochany. Sam nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. No, to najpierw 4 lata. Miło tutaj. Dzień dobry. Cześć. Sama, nikt nawet nie obejrzy się. Za chwilę zaczną się przesłuchania uczestników konkursu karaoke. Jednak Michał myślami jest gdzie indziej. Nie może zapomnieć o wywiadzie, jakiego kilka dni temu udzieliła jego matka. Ja właśnie, wiesz co, dobra, albo zostawię to bez komentarza, albo po prostu niech Kuba powie, bo Kuba przeżył dramat przez nią tak naprawdę. Nie dostawałem od niej wódki, jak miałem 2 lata, żeby była jasność. Czy 4. Kuba tam na pewno nie pójdzie, on powiedział przecież. Nie wiesz, no Michał. Wydostał się z bagna, kurczę, i ona chce z powrotem, żebyśmy... Do studia nagraniowego przyjechały tłumy ludzi. Cierpliwie czekają na swój występ. Nie chcę chodzić w kamerę. Ostatni oddech słońca przynosi wiatr. Znamy zwyczajów, no cóż, podobnym do krzyku, zapachem z gozików, niestety nie starcza nam już. To jest nasz wals, więc tańcz i ze mną się bujaj i tańcz. I swoją duszę rozhulaj, jak do snu tulaj, niech wie, że z nim ktoś na dobre i złe zostać chce. I na dobre i złe. Wie pan co? Cudownie, bo wie pan, to jest naprawdę bardzo ciężkie. Tonacja B. Taki primem, bo to jest obniżone. Amol, amolu. Amolu, ja to grałem po prostu sobie, a żeby mi było śpiewać dobrze, ta tonacja akurat wygląda tej tonacji. Najlepiej. Powiem panu w ten sposób, jak będziemy organizować, taki wieczór finalny, w którym mam nadzieję, że uda nam się zrobić taki wielki wieczór karaoke, to niech się pan czuje już dzisiaj zaproszony. Serdecznie dziękuję. Tak? Bardzo gorąco dziękuję. Trzymaj się i nie przejmuj się, że tata tak męczy strasznie, ale najważniejsze, żeby jest to śpiewanie, które niesie radość. Cześć, ty czytałeś dziennik? Czytałeś dziennik, Kuba? No i co? Nie wiem, Kuba, ale wiesz co, będę chyba cię poproszę o pomoc, bo ja już sobie z tym nie radzę.
Kuba, wiesz co, spotkamy się i umówimy jak, bo po prostu... Całuję cię mocno, całuj Monikę, Michała i mamę. Kuba, brat Michała, obiecał, że spotka się z matką. I see dreams of green, red roses too. I watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, warm secret nights. And I think to myself, what a wonderful world. Ja bym tak czysto tego nie zaśpiewał. Brawo! Dzięki. Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Kiedy odejdę chcę stąd, wtedy wiem, że oczy nie mrugną. Thank you very much. Zadzwonimy do pani. Ale znasz? A to już śpiewałam. Do zobaczenia jutro. Dziękuję. Cześć. Od 30 lat mówię jej, żeby była w porządku. Mówię nie mówiąc. No to równie dobrze jakby nawoływała do tego, żeby dzieci do niej mówiły, żeby dziecko do swojej matki mówiło, mamo nie pij. A że ty nigdy nie zrobiłeś nic, żeby przestała pić, tak? Tak. A co ja miałem zrobić? Jako pięciolatek miałeś wielką szansę, można powiedzieć. No na razie to wychodzi na to, że jestem kupą gówna z przewagą kupy. Taka jest prawda. Który zostawił swoją matkę. Śmie się w ogóle nazywać matką. Tak czasami jak z tobą... rozmawiam, to się zastanawiam, czy ty mi nie chcesz wszystkiego powiedzieć, bo się wstydzisz? Czy boisz? Ze mną nie może porozmawiać? Przy kamerach? A może rozmawiać z jakimś redaktorzyną marnym? Słuchaj, jest pewne jedno, że i tak pójdziesz za Michałem i tak. Witajcie kochani, tu Michał Wiśniewski. Czy jest ktoś jeszcze w kraju, kto wyróżnia się wśród innych? Może właśnie ty? Weź udział w naszym konkursie karaoke i przyjdź, zaśpiewaj. Pokaż, co potrafisz. Posłucham, ocenię. Może da się coś z tym zrobić. Wyślij SMS o treści karaoke pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 383 003. Zaczynaj. Michał zamienia się w słuch. Głos masz ładny. Dziękuję. Spotkamy się jutro. Jutro będziemy walczyć dalej. Ile masz lat? 23. Super. Weź włosy do góry. Takie podnieś po prostu. Takie podnieś. Okej, okay, to będzie dużo pracy. Ale Krysia, nie, ale... Proszę! Nie wiesz, że za prosta. Ja się staram zobaczyć, co można, po prostu można zostawić tak, jak jest. Jest też ok. Dziękuję. Ja jestem zboczony na tym punkcie. Na razie, tam. Spojrzysz matce w oczy, całkiem wolny tak. Michał wciąż jakby nieobecny. Wie, że właśnie dziś Kuba ma pojechać do matki. Jak już miałem z nim kontakt, z Michałem, pracowałem u niego,
wynajmowałem mieszkanie w blokach na Dąbrowskiego, też próbowałem jeszcze jej pomóc, jakoś wyciągnąć ją z tego bagna. Wziąłem ją do siebie, wytrzymała 2 dni tylko. Wróciłem z pracy, pracowałem u Michała na Starowej Górze, tutaj gdzie mieszkał. 2 dni i wróciła do bagna z powrotem. Dlatego, że pije, tak? Znaczy, no, w gruncie rzeczy nie, ja nie wiem, no, był taki czas, że nie piła i tak, nie wiem, no, za każdym razem było ciekawiej. Walki na noże, jakieś, nie wiem, siekiery i różne tego typu sprawy. Kuba i Michał, choć bracia, wychowywali się oddzielnie. Po rozwodzie rodziców Kubą miała zająć się matka, Michałem ojciec. Cześć, Braciszku. Myj ręce, wiesz. Marnowałem ci jeden ręcznik, cały czerwony jest. Wieczorem bracia spotykają się w Warszawie. Michał chce wysłuchać relacji Kuby z rozmowy z matką. Byłeś? Słucham? Byłeś? Tak, byłem właśnie, wiesz? Chyba ci coś obstręgole w takim razie. W której byłeś? Wspomniałem trochę o godzinie gdzieś koło drugiej, wiesz? Ja rozumiem, że tym samym jak nie zacząłeś od tego, to była trzeźwa, tak? Tak, trzeźwa była. Nie wiem, wiesz, zrządzenie losu. Jakieś, się widocznie. I gdzie ona mieszka teraz? Niedaleko mnie. Jakieś trzy przystanki dokładnie, wiesz, tam na Chojnach. Mhm. I tego, wiesz. Rosiaka. No. No i? Maliny się uginają. Kuba nie zdecydował się pojechać do matki sam. Towarzyszy mu żona Monika. W jej towarzystwie czuje się pewniej. To ona pomogła mu wyjść na prostą po trudnej i burzliwej młodości. Stąd tu? Dobrze się zobaczy. Gdzie? Stąd? Stąd mam krzyczeć? Janek! O! A po co? No chcemy porozmawiać. Ze mną nie może porozmawiać przy kamerach, a może rozmawiać z jakimś redaktorzyną marnym. Słuchaj, jest pewne jedno, że i tak pójdziesz za Michałem i tak. Dlaczego? No ja wiem o tym, nie mam się. Może porozmawiamy spokojnie, żeby się nie denerwować i żeby... Pani se wejdzie do niej i pani pogada i koniec. Poza tym... Wejdziesz ze mną? Mogę wejść, no. Dzień dobry. Cześć. Zadaje się jakieś pytania? No, na pytania, które jej zadawałem, to wiesz, no odpowiedzi były takie, jakie ci tłumaczę. No znam od 20 lat te odpowiedzi, że wiesz, że ty jesteś, zostałeś zbuntowany. Od 30. Że zostałeś zbuntowany. Przez kogo? Przez babcię i przez ciocię i no przez całą rodzinę przeciwko niej, wiesz. A ona jest Bogu ducha winna i tak dalej. Pogadajmy w ten sposób, jak po prostu ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. We wszystkich tych wywiadach ty jesteś taka nieszczęśliwa, ja to rozumiem. A czy ty kiedyś się... No posłuchaj, no z każdą jedną rzeczą. Z każdą jedną rzeczą. Ale jaka nieszczęśliwa? No jesteś nieszczęśliwa, że Michał ci nie pomaga, robi z siebie nie wiadomo co. Nie wiadomo co. Czy od Michała nic nie chcę? Dają ci 100 czy 200 zł i robisz nie wiadomo co. Powiedz mi, ty się powinnaś cieszyć. Ty się powinnaś cieszyć z tego. Cieszyć, że Michał nie był w domu. I widział to, co ja widziałem. Na przykład. Chcesz powiedzieć, że to wszystko to było, nie wiem, może ty nawet sobie... Nie, ja nie chcę powiedzieć, bo to, co było w Gwiazdorze, to było, czy on wysłał tego Jatkowskiego, czy nie wysłał, mnie to nie interesuje, bo ja powiedziałam... Ale przecież to ty zaczęłaś robić coś, żeby po prostu postawić go...
postawić go w świetle, nie wiem, no, wyrodny syn? Tak? Tak nie, chcesz to określić? Nie, nie. Czy on jest wyrodnym synem, chcesz mi to powiedzieć? Ale Kuba, ty będziesz go bronił tak. Dlaczego? Jak bo daje mi pieniądze. Nie, bo ty nie masz wyjścia, to będziesz jego bronił, bądź pomaga i dobrze tak jest. Ale niech on nie gada, bo on nigdy w życiu się nie spytał. Nawet nie, nie spytał się, mama, jak było na... On chciał z początku, po śmierci ojca, on chciał. Ale ja mu powiedziałam wtedy, Michał, przyjdzie czas, ja ci wszystko powiem, jak było naprawdę. A on teraz, że on ma pieniądze, to on myśli, że jest wszystko. Ja nie chcę się z nim spotkać. Ja no to po co udzielasz tych wywiadów? Dlaczego to robisz, powiedz? A co mu? Nie wiem, co mu szkodzi. Z tych wywiadów to jeszcze on chyba ma. No ale co on mówi na ciebie? On na ciebie nic nie powiedział. No słuchaj, on żyje swoim życiem, no nie chce mieć z tobą kontaktu. No już nie dziwię mu się. Po co on mówi, że on... Po co on mówi? Przecież ja słyszałam, oglądałam ten program, że... Jak to on powiedział? Że ja go zostawiłam, jak miał pięć na ulicy. Ja go nic nie... Była sprawa rozwodowa. Mm. I Andrzej, żeby nie płacić aliment, doszliśmy do porozumienia, bez orzekania o winie, była sprawa rozwodu, że on bierze Michała, ja biorę ciebie, bo wtedy jeszcze Jarka nie było. I na tym się zakończyło. Ale, no i nigdy ale się, Andrzej, jak się... Nigdy się nie stara, nigdy się nie stara. Starałam się, oni mieli pieniądze, więc tak ale kto miał pieniądze? Ojciec? Śnieżka. Ojciec nie miał nigdy pieniędzy, tylko tam miał ale jak mogli... babcia i Wiesia. No ale przecież, a dlaczego, to dlaczego w takim razie zawsze mi wpajała się Jarkowi, że Michała ukradła babka? Przecież wytłumacz mi tylko jedną rzecz, ale przecież ja to pamiętam. Ale co ja, to pan, przecież my mieszkaliśmy z ojcem, no to jak ona ukradła ojcu dziecko, babka? Tak, poszła, wieczorek poszedł do przedszkola i odebrał Michała. I dlaczego się znalazł w domu dziecka? I zawiózł Wiśniewskiej. Wiśniewskiej. Jaki Wiśniewski? Ojciec? Wieczory, wuja. No, on mi powie, nie jak ja wiem. Powiedz mi tylko, czy pamiętasz sytuację z Gidonem, co przyjechała pani Marianna W, czy Marianna G, bo nie wiem jak ona ma. No jak babka? No ja ją widziałem tylko raz na oczy, dała mi bidon. I pamiętasz, i dokładnie za 15 minut zabrała mi ten bidon i powiedziała, wiesz co, wnusiu? Michałkowi jest bardziej potrzebny, bo Michał wyjeżdża w podróż. I Michał stał obok. I babcia oddała Michała, bo nie Michał... Oddała. Nie oddała. Zabrała pierw go wtedy. Zabrała i oddała go do domu, pierw do opiekuńczego. Cieszyłbym się bardzo, gdyby ona z tego wyszła. Pomimo tego, że wychodzę z założenia, że jest to niemożliwe. Ale życzę z całego serca. Nie jestem w stanie w żaden sposób uwierzyć w to, co mówi, bo matka, czy przynajmniej ja mam taki jakiś dziwny obraz może. Wydrapię każdemu oczy, żeby odzyskać swoje dziecko. Nie przypominam sobie tego. Dlaczego się nie starałaś? No tak byłaś kochająca matka. Ja się co się było starać o niego? Starałam co się. Co się starałam? Starałam się. Już co? Adwokat Wiśniewskiej nie żyje, by ci też powiedział. Bo oni dziwne się wszędzie przeszli. Dziwne się starałaś i mieszkając przez całe życie, ja nie usłyszałem tematu na temat Michała. Słyszałem? Były jakieś tematy na temat Michała? Wtedy, nie, kiedy się sprawa... Wtedy dopiero, kiedy się sprawa pojawiła, pamiętasz, z Wieśką. O sprawę adopcyjną. Tylko wtedy były rozmowy. Co Wieśka była w Polsce, a tak to nie. A teraz co? Wszystko jest na niego. Wszystko na niego. On chciał być w niej, on chciał być u Wieśki. Bo on tak to mówi. Dobrze, stało, mówi to mówi. Ty nie rób wywiadów, on mówi. On mówi to, co myśli. Widocznie tak ma. A ja nie wiem. Bardzo możliwe, że on, że nie wiem, ktoś, babka, ojciec córka... jakby żył, to być powiedział, ojciec nie żyje, zabrał to do grobu. No zabrał to do grobu i tylko ty wiesz to i ojciec, ja się tego nie dowiem, to jest proste. A nawet powiem ci szczerze, że nie chcę wiedzieć. No, naprawdę nie chcę. Jak nie chcesz, no to bo nieraz z tobą rozmawiałem na ten temat i nigdy się nie dowiedziałem. Nigdy. Ojciec sobie życie odebrał tylko dlatego, że nie dawał sobie już rady, bo go Wisia paczki mu przysyłała, koledzy naokoło niego i jak... Sprzedał to, wypili, a później przychodził do domu i nie miał już pieniędzy. Bo pusty, ale wiedział, że mu znów przyśle. Tak było na okrągło. W ten dzień, co sobie życie odebrał, był trzeźwy, jak wychodził. I poszedł i my żeśmy, wy poszliście na grzyby, ja pojechałam do Michała pod szkołę na Babinę. I przecież go słyszałem, jak byliśmy na grzybach, ci mówię, że... No tak, ale go odprowadzili go do domu, on się pozamykał od środka, no odebrał sobie nie, życie. Nie musisz mi tłumaczyć, jak no, no to było, bo widziałem i byłem przy tym także.
Ale dlaczego ty teraz zmierzasz? Bo ja nie wiem. No ja wiem, dlaczego zmierzasz. Dlaczego robisz z niego wyrodnego syna, nie wiem, jakiegoś, który nie chce pomóc biednej... Matce, tak. Biednej ja matce, robię która... z tego, że on nie chce mi pomóc. Niech on sobie pomaga komu chce, mnie nie musi. Ja nigdy go o to nie prosiłam. No nigdy. Powinnaś się cieszyć, no. Właśnie. Że jest takim człowiekiem. Cieszę się, że ma syna takiego. No, sławnego. Wcale nie chce żadnej pomocy od niego. Ja ci powiem, ona tam, co wtedy tam ją nagrali w telewizji, to tu nie była, rozumiesz? Ja jej powiedziałem, odpierdoliłaś cyrk, bo to jest niepotrzebne. Tam tych melenów, kurwa, to by chodziło na ulicę, rozumiesz? Przyglądali się. Redaktor, po prostu, no. Wiesz, to jest śmieszne, bo wierzę tym, że ten redaktor z Gazety Łódzkiej do mnie dzwonił i powiedział, że jeszcze mało tego, że przyszedł do ciebie na wywiad, ale byłaś tak napruta. Ten jak on ma, Jarzębowski czy no. Jastrzębowski, to mi powiedział, że byłaś tak napruta, że no niestety, ale nie mógł nic zrobić, bidulka. No, ale co? Chodzinka. No nie wiem, wywiadu z tobą przeprowadzić najwidoczniej. No on przeprowadził wywiad ze mną, no jak? No przeprowadził. No. Czasami jak z tobą rozmawiam, to się zastanawiam, czy ty mi nie chcesz wszystkiego powiedzieć, bo się wstydzisz. Czy boisz? Jakie ona ma tłumaczenie na to, co zrobiła tobie? Jarkowi wytłumacz mi, bo to wytłumaczenie chciałbym znać. No to jakbyś chciał znać, to ci powiem, jakie jest jej wytłumaczenie. Jest wytłumaczenie takie, że jak jej powiedziałem na przykładzie ojca, który umarł w 86 roku we wrześniu, 3 miesiące później, ja mając lat 12, Jarek mając lat 9, mija 3 miesiące, zadaję jej to pytanie. Mówię, wytłumacz mi, mamo, jak to jest możliwe, że po trzech miesiącach po śmierci ojca ty zostawiasz swoich synów, których tak bardzo kochasz i tak twierdzisz, na 3 dni bez niczego i po 3 dniach wracasz z kochankiem na Wigilię. Rozumiesz? 86 rok. Umiera ojciec. Jesteś bardzo załamana. Wręcz bliska popełnienia samobójstwa. W 86, to jest wrzesień. Janek wychodzi w grudniu z więzienia. Jesteś z Jankiem, zostawiasz nas na 3 dni. Jarek ma 10 lat, ja 13. Na jakie 3 dni was zostawiłem? Janka nie ma, Janek jedzie na wczasy. I jest super gigant. Grzegorz S. To już przeszło najśmielsze oczekiwania, moje i Jarka, co się działo w tym okresie naszego życia. To nie pominąwszy. Temat mam prowadzić dalej i ci mówić, daj wymieniać ci... Daj sobie spokój, tam Kuba, wiesz co? Daj sobie spokój. Daj i ty spokój. Jeszcze, i ty jeszcze powiesz, ty powinnaś się cieszyć z tego, że przynajmniej masz syna, który coś zrobił i kim jest. No i niech se zrobił, czy ja mu żałuję czegoś, czy ja mu... Bo na, czy pewno, ja coś, nie był, na pewno nie byłby zrobił tym, kim jest, no. Jakby był przy tobie. Ja tak przypuszczam, bo ja nie jestem. Cisza. Michał, albo nie chcę powiedzieć wszystkiego, bo już teraz jest tak nastawiony, ale nie wierzę też w to, że on nic nie wie i tak sobie mówi, bo naprawdę jest tak, jakbym mu nie wiem jaką wielką krzywdę zrobił. Było krzywdą, że on tak czy inaczej znalazł się, ale mogę powiedzieć i powiem to Michałowi, jak się kiedyś spotkamy, że wszystko to była machina jego babci i jego cioci. Mieli pieniądze i niestety ja byłam tam służącą, a poza tym ja jak zapoznałam się z mężem, miałam 16 lat, moja mama umarła. Miałam ojczyma, który mnie chciał okraść z mieszkania. Ja walczyłam o to mieszkanie i ja właściwie to nie miałam wyboru i ożenili mnie z moim mężem, to teściowa i Wiesia. I tak się stało. Ale dzieci piękne. Dzieci, tak. Powinnaś być to dumna. To bym miała znów takich dzieci właśnie. Jakie mam. Niestety. Ja też próbuję go poznać. Jego dopiero poznaję, Michała. Jest to ciężkie, bo on jest bardzo skryty. Rzeczy, bo on jest taki jak Wiśka i babcia. No to jak taki jak Wiśka i babka. No, nieważne. Krew ma Wiśniewskich. No.
na to wychodzi, tak? A taką krew jak ojciec też musi mieć. No, zobacz, bo też coś ma, nie? W sobie zobacz talent. Stary malował, a on widzisz, śpiewa. Ona za tym Michałem jest, te programy, ile tam ma tych gazet o tym Michale, to ona zbiera i tego, ona jest, bo to jest jej syn i ja to taki jestem, wie pani, bezstronny, bo ona jest za nim, ile razy popłaczę się. No ale co, no to już jest nie moja a, sprawa. Tam sobie jeszcze tam mam, no tam, to jest ten dziennik właśnie, tu jest Michał właśnie od, u Kuby od, jako świadek. Skąd masz w ogóle to zdjęcie? Ciocia dała. No dała Michale, tam sobie zbieram. A to też z Kuby Michał, tylko to jest na ksero. Nie tak wie. To kupiłam, bo się wystraszyłam tego, bo tu pisało Wiśniewski pad. Wam gorzy. Tak. No tam mam, wie pan, jeszcze nie powklejany, zbieram. Także temat już się zakończył, no bo no nie ma sensu, słuchaj, no nie ma. No. Jasne, każdy robi błąd. Ja nawet bym zrozumiał, gdyby ona w młodości zrobiła błąd, bo niejedną młodą, głupią matkę znałem, która zrobiła błąd, nie wiem, wpadła. No nie miała tej miłości macierzyńskiej. A ja jaki kontakt? Mój ale... z nią, ale wysłuchaj mnie na chwileczkę. No, jaki kontakt? Kuba. Jaki kontakt? Jeżeli jest kontakt, słuchaj, ona przyjeżdża, pobita, Kuba, gdzieś tam dopiero wyszła z pogotowia. Nazwijmy to po imieniu. Całe życie była pijaczką, która nie zadbała o swoje dzieci, która po prostu zostawiła je samym sobie, które wylądowały w pierdlu, jedno w domu dziecka, dzięki Bogu. Ale dla niej to dalej jest, tyle, dalej jest niezrozumiałe. Ona była w porządku. Jak że jest człowiekiem, no to w takim ona, razie przecież ona, życzę jej wszystkiego najlepszego. Nikomu ona, nie życzyłem stary źle ona w była ona była cały czas w porządku, a wszystko jest, wiesz, winą nie wiadomo kogo. No. I nie pochowałem jej, tylko pochowała się sama, żeby była jasność. Sama sobie wykopała grób. Moim zdaniem to... Jakby był w porządku, to by pierw wysłuchał to, co ja mam do powiedzenia, a później by mnie oskarżał. Nikt nie jest idealny. Nie, może przyjdzie kiedyś na nas dzień, myślę. Powiem. I powiedziałem już nie raz, więc trzeba zrozumieć. Nie wiem jak Kuba, ale ja nie życzę sobie kontaktu. Ponieważ nie byłaś, nie jesteś, z pewnością nie będziesz moją matką. Nie byłaś na własne życzenie, nie jesteś na własne życzenie i nie będziesz na nasze wspólne. Być może kiedyś przyjdzie taki moment, że podamy sobie ręce. Ale na pewno nie jako rodzina. Kiedy Michał wraca ze spotkania z Kubą, w domu wszyscy już śpią. Aniołku, mój śpiący,
Cześć, Monianko. Co tam? No jak tam? No strasznie dołująca rozmowa z tym. Skąd? Co? No pojechał tam. Gdzie? Do tej matki? Tak. No co? Ta się w ogóle wszystkiego wyparła, coś tam mówiła w drugą stronę. A on taką bezsilnością już walczy, wiesz, bo on... No bo on w sumie z nią nie zagada, no bo... Wiesz, to jest za dużo, że tak powiem, zła, które się stało. I z drugiej strony też mu się tak naprawdę też nie chce walczyć z wiatrakami. Tak, a po co? Ja nie rozumiem tylko ciągnięcia tego tematu dalej, bo znowu ludzie podchwycą. Wiesz co, ludzie podchwycą, ludzie podchwycili już dawno. Zachwyciły to. Robią temat, wiesz, no, cały czas ten sam. W związku z czym, tak jakby ten temat nie był, nie jest, jeszcze długo nie będzie zapraszany. A on pomimo wszystko w jakiś tam sposób, wiesz, jest, boli. No jeszcze zamiast się przyznać, żeby to rozwiązać, rozumiesz? Ona po prostu udaje, jakby była kochaną matką i wszystkie krzywdy, które zostały wyrządzone, to my jesteśmy winni, wiesz? Serduszko się kraje. Serduszko się kraje. W której części Polski powinien według ciebie wystąpić Michał Wiśniewski z Gabrielem Fleszarem? 1 na północy, 2 na południu, 3 na wschodzie, 4 na zachodzie, 5 w centrum. Wyślij SMS o treści 1, 2, 3, 4 lub 5 pod numer 7122. O programie Jestem jaki jestem słuchaj także w Radiu Z.